To jest Ryzen 97950X 3D, czyli najwyższe, co w tej chwili AMD oferuje, to znaczy pudełko jest od Ryzena 97900X, ale w środku jest flagowiec AMD z 3D v a to jest płyta główna na chipsecie B650, czyli tym przeznaczonym do raczej budżetowych komputerów. Czy według Was jest to dobre połączenie? Dzisiaj się o tym przekonamy. Cześć kochani, z tej strony Kamil. Umówmy się, że ten budżetowy komputer wygląda troszkę inaczej, aniżeli kilka lat wstecz. Nawet te płyty na niższych chipsetach są już odpowiednio droższe. Także jeżeli piszecie już gniewne komentarze na ten temat, no to. Wiedzcie, że mam świadomość tego, że płyty B650 w stosunku do np. B450 są znacznie droższe, ale jakby nie było, jest to ten tańszy chipset. I dzisiaj zastanowimy się właśnie, czy dobrym pomysłem jest łączenie topowych procesorów z płytami o niższych chipsetach. Pytanie tym bardziej aktualne, w związku z tym, że nie tylko B650 poszły w górę, te topowe chipsety X670 czy X670E są naprawdę drogie, także nawet płyta główna tego typu, która kosztuje około 1100-1150 zł, jest moim zdaniem ciekawą opcją, właśnie kiedy myślimy o złożeniu komputera, ale potrzebne nam jest troszkę więcej rdzeni niż 6 czy 8. A teraz zobaczcie najpierw, jaką mamy płytę główną przygotowaną na potrzeby tego filmu. Płyta, jaka posłuży nam do dzisiejszej prezentacji, to model Mac B650M Mortar Wifi od MSI. Jest to MOBA z formaciem Micro ATX, który na małej przestrzeni ma upchane sporo dobrego. Najważniejsza z punktu widzenia naszego materiału jest sekcja zasilania, a tutaj mamy całkiem rozbudowaną 12-fazową sekcję, 80 amperów, to do procesora, a całość jest w układzie 12, plus 2, plus 1. Całość przykryta jest dość pokaźnych rozmiarów radiatorami z termopadami o przewodnicy 7W. Pod kątem rozbudowy mamy tutaj trzy porty PCI Express. Pierwszy 16-liniowy czwartej generacji, podłączony do procesora. Ze wzmocnieniem. Swoją drogą trzeba kiedyś sprawdzić te wzmocnienia w praktyce. Co Wy na to? Oraz dwa podłączone do chipsetu. Pierwszy X1 w standardzie 3.0, a drugi X4 w standardzie 4.0. Pod kątem dysków mamy dwa porty M2, obydwa w standardzie 4.0, podłączone do procesora, a także sześć portów SATA. Od strony łączności natomiast USB 3.2 do wyprowadzenia. Na obudowę w liczbie trzech portów, w tym 1 typu C, a także 4 porty 2.0, a na tylnym panelu aż 8 portów 3.2, w tym 4 pierwszej generacji, 3 drugiej i 1 typu C. Poza tym Wi-Fi 6E oraz 2,5-gigabitowy LAN, a także Bluetooth 5.3. Z ważniejszych funkcji mamy 5 złączy wentylatorowych, w tym jedno na pompę wodną, ośmiokanałowy kodek audio ALC 4080 z wejściem optycznym, a także przycisk do flaszowania biosów bez potrzeby włączania komputera, który potrafi być niezwykle przydatny. Jest jeszcze kilka ułatwiaczy życia, jak proste wichajsterki do zamontowania dysków M2 zamiast upierdliwych śrubek czy naklejki na kable, ułatwiające ich organizację. Najważniejszym dodatkiem ze wszystkim jest jednak zintegrowana osłona portów wyjścia wejścia. Kto wie, to wie. Z punktu widzenia użytecznych dodatków nasza B650 posiada chyba wszystko, co mogłoby się graczowi przydać. Dajcie znać w komentarzach, czy wybierając płytę, patrzycie na jakieś specjalne funkcje, których tutaj może brakować, ale wydaje mi się, że większość powinna być zadowolona. Jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, która się tutaj znajduje, o której nie zawsze pamiętamy, czy może producenci płyt nie pamiętają, a potrafi jej być bardzo przydatna, to diody do debugowania. Tutaj nazywają się one Easy Debug LED. Co to daje dla tych, co nie wiedzą? No to mamy cztery diody odpowiadające za CPU, GPU, RAM oraz boot, czyli dysk z systemem, które mówią nam o tym, co ewentualnie może nie działać, jeżeli system nie chce wstać? Nie jest to jakieś wielce precyzyjne narzędzie, dostajemy tylko poszlakę właściwie, gdzie mamy szukać ewentualnych problemów. Potrafią również te diody wprowadzić w błąd, także no z tym easy, może bym nie szalał, ale jednak jest, jest przydatne, potrafi uratować życie. A teraz zastanówmy się, jakich rzeczy może nie mieć taka płyta na chipsecie B650 w stosunku do topowej X670 czy X670. Popatrzmy zatem na różnice chipsetowe od strony łączności i komunikacji. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to wersja PCI Express dla grafiki. Płyty X670E oraz B650E posiadają standard 5.0, podczas gdy B650 4.0. Czy to źle? Nie, przede wszystkim dostępne obecnie na rynku karty graficzne nie posiadają interfejsu 5.0. To pieśń przyszłości, a nawet kiedy to nadejdzie wersja 4.0, powinna zapewnić wystarczającą przepustowość. Zwróćcie również uwagę, że płyty X670 bez E, czyli topowy nadal chipset, to taki sam układ jak w przypadku płyt na chipsecie B650. Dalej przechodzimy do obsługi dysków. Tutaj na większości płyt będziemy skazani na 4 linie PCI Express w wersji 4.0, 5.0 jest opcjonalna, ale ponownie niewiele tracimy, gdyż dyski nawet w standardzie 3.0 są wystarczająco szybkie dla większości użytkowników, nie tylko graczy. Mamy ogólnie mniej linii PCI Express, co rzutuje na ilość portów rozszerzeń. U nas były łącznie 3. Umówmy się jednak, że zdecydowana większość podłącza tylko kartę graficzną, ale jeśli chcielibyśmy podłączyć na przykład dźwiękówkę czy jakiś Grabry wideo nadal mamy taką możliwość. Większa rozbudowa PC-a o jakieś kontrolery czy konfiguracje multi GPU to już wyższe chipsety, ale ponownie, mało kto obecnie buduje w ten sposób komputery. Dalej overclocking. Tutaj na szczęście nie ma ograniczeń zarówno dla procesora, jak i RAMu. Oczywiście proski z 3D Casem się do tego nie nadają, ale każdy inny procesor będziemy mogli podkręcić na chipsecie B650. Wyłączone z tego przywileju są jedynie budżetowe A620. Różna będzie również konfiguracja USB, ale tutaj ponownie jest kwestia zapotrzebowania. Ja, na przykład, mam full dodatkowych urządzeń na biurku: od karty dźwiękowej przez mikrofony, grabery do świateł i 8 portów USB w użyciu, czyli tyle, ile posiada nasza B650. Ostatnia różnica natomiast to porty SATA. Maksymalnie 4 na omawianym chipsetcie, ale, ale, jak to Kamil, mówiłeś, że u nas jest ich sześć. no jest, specyfikacja chipsetu się zgadza. Producent po prostu zdecydował się tutaj na dodanie kontrolera ASM1061, pozwalającego podłączyć dwa dodatkowe dyski. No dobra, to teraz znamy już całą teorię, czas przejść do praktyki, czyli wrzucamy ten procesor na płytę główną i zobaczymy, co będzie się działo. Zaznaczę tylko, że gdybyście chcieli instalować procesor z dopiskiem X3, na jakimkolwiek właściwie chipsecie konieczny będzie update BIOSu. Kiedy już się tym zajmiemy, możemy swobodnie odpalić system i cieszyć się wydajnością dokładnie taką samą jak na najwyższym chipsecie. Nie ma tu właściwie za dużo do omawiania, popatrzcie sami. Różnice w granicach błędu pomiarowego. I to zarówno w grach, jak i produktywności. Procesor pracuje świetnie na niższym chipsecie. Różnica w takich sytuacjach może natomiast pojawić się na sekcjach zasilania, a konkretnie ich temperaturach. Wiadomo, że topowe chipsety to obecnie 16, 18 czy nawet więcej faz, ale nasz układ 12 2 1 jest w zupełności wystarczający. Przełożyłem nawet na potrzeby testu procesor i zamontowałem Ryzena 9 bez dodatkowej pamięci podręcznej, bo wciąga więcej prądu, ale jak widzicie temperatury utrzymują się na bardzo podobnym poziomie, nie dobijając nawet do 80, Stopni pod pełnym obciążeniem proca. Wiem, że producent w materiałach marketingowych podkreśla duże radiatory i wydajne termopady, które oczywiście pomagają, ale w większym stopniu za niskimi temperaturami stoi tutaj sama konstrukcja sekcji. Czyli nie taki diabeł straszny, jak go malują, można posadzić topowy procesor na płycie głównej, przeznaczonej do troszkę niższych zestawów komputerowych. Sprawdzaliśmy to już w sumie nie raz przy okazji chipsetów B450 czy B550, ale na nowym z podstawką AM5 jeszcze nie było okazji, także stwierdziłem, że fajnie coś takiego wam pokazać. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście podobny materiał tylko z platformą Konkurencji, albo ewentualnie coś jeszcze z AMD tylko na jeszcze niższy. Chipsetach, kiedy będą dostępne. No a teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem do następnego.